Cześć, witam Was na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego niewielkiego urządzenia, a jest to wideorejestrator od firmy Transcend, model Drive Pro 200. Wideorejestrator dociera do nas takim bardzo podstawowym wyposażeniem, to jest oczywiście przewód zasilający do zapalniczki samochodowej, komplet papierologii, oprócz czego jest jeszcze osobna karta gwarancyjna, sam wideorejestrator i tutaj taka dosyć ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o jego mocowanie, bo z tym spotkałem się pierwszy raz. Producent nie daje uchwytu mocującego na najpopularniejszy sposób, czyli na przystawkę, a taki uchwyt na taśmę. Jedna taśma była tutaj w zestawie, nie wiem czy ona akurat trafiła do testowego, czy tak jest w standardzie. Więc uchwyt, mocowanie z jednorazowej to jest moim zdaniem jeden z minusów tego urządzenia. No dosyć dziwne posunięcie. Kabel wideo i za co należy się natomiast pochwała, 16-gigabajtowa karta pamięci. Sam wideorejestrator wykonany jest, jego budowa wykonana jest dobrej jakości tworzywa, jest bardzo lekki, ponieważ urządzenie no prawie że nie ma wbudowanego akumulatora, są tam jedynie jakieś strzępy, które przez jakiś czas pozwalają na podtrzymanie daty godziny, natomiast przy dłuższym odłączeniu od zasilania tą datę godzinę będziemy musieli ponownie ustawić. Z tyłu mamy 2,5-calowy wyświetlacz, 4 przyciski funkcyjne, niewielką diodę sygnalizującą nam pracę urządzenia. Na lewej krawędzi mamy slot na kartę pamięci microSD oraz przycisk nagrywania awaryjnego, który pozwala nam na zabezpieczenie pliku, jeżeli nie zrobi tego na przykład G-sensor. Przykładowo widzimy coś ciekawego na drodze, możemy sobie przycisk wcisnąć i plik zostaje nam zabezpieczony przed nadpisaniem, ponieważ taką funkcję również posiada. Na topie mamy uchwyt pozwalający nam na mocowanie naszego właśnie wideorejestratora, na dole przycisk reset oraz kilka informacji o urządzeniu, natomiast na prawej krawędzi wejście zasilające jest bardzo dobrze umiejscowionym gniazdem. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli mamy zainstalowany nasz wideorejestrator, tutaj mamy szybę samochodu, tutaj mamy wideorejestrator, przystawka, no to najczęściej ten przewód prowadzi się do góry i gdzieś tam bokiem wokół szyby. Więc takie ułożenie przewodu przy wtyczce końcowej pozwala na wyprowadzenie przewodu od razu bezpośrednio do góry pod tapicerkę samochodu, że przewód nie przeszkadza i wokół okna możemy go sobie swobodnie podciągnąć. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. I ostatnim portem jest wyjście wideo. Tutaj mam właśnie dołączony przewód. Na froncie mamy mikrofon, jak i głośnik. Mikrofon pozwala nam na rejestrację dźwięku również w trakcie jazdy, w trakcie nagrywania. I teraz zapraszam Was na próbkę takiego nagrania z terenu. Moi drodzy, słuchajcie, jak widzicie, noc, ale ja tutaj robię test mikrofonu. Słuchajcie, także w tej chwili w zasadzie dmuchawa, radio wszystko wyłączone. Nie słyszycie mnie, jak do Was mówię, ani głośniej, ani ciszej, tak jak to ma miejsce normalnie. A się zatrzymamy na światłach, to będzie słychać dokładnie, bo wiadomo, nie będzie szumu opon. No i tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o głośność nagrywania przez wideorejestrator Transcend. Jakość dźwięku jest więc moim zdaniem tutaj w zupełności wystarczająca. Pozwala to na rejestrowanie nie tylko rozmów, ale też tego, co się dzieje wokół samochodu. Co do samej kamerki, jakości nagrania. Przede wszystkim uwagę zwraca bardzo jasny obiektyw. F2.0, no tutaj nawet w o zmroku czy po ciemku sprawdza się bardzo dobrze, co możecie widzieć na filmikach testowych. Urządzenie pozwala na rejestrację obrazu w maksymalnej jakości 1080p, czyli jakość Full HD, z prędkością do 30 klatek na sekundę. Dodatkowo bardzo dużą zaletą tego urządzenia jest szeroki, bo aż 160-stopniowy kąt widzenia. Całość została tak zaprojektowana, że też może się podobać, no ale nie oszukujmy się, to urządzenie działa w zasadzie bezobsługowo, jeżeli będziemy je mieli zainstalowane w samochodzie, no to praktycznie na przykład srebrnej ramki wokół obiektywu w ogóle nie widzimy. Co do menu, sam wyświetlacz jest bardzo czytelny i w zasadzie wszystkie informacje są widoczne. W tej chwili widzicie, włączyło mi się nagrywanie awaryjne, ponieważ podniosłem wideorejestrator, a czułość G-sensora mam ustawioną na średnią. Mamy tych czułości w sumie 4, bo możemy ustawić ją na niską, średnią i wysoką lub wyłączyć G-sensor całkowicie. Takie nagranie trwa równo minutę, nie możemy go przerwać nawet ponownie wciskając przycisk Emergency Recording. Musimy po prostu poczekać, aż nagranie zostanie zakończone. To ma chronić przede wszystkim jakieś ważne zdarzenia na naszej drodze.
przycisk, który nam umożliwia włączenie i wyłączenie wideorejestratora, natomiast on działa niezależnie, czy ten emergency recording jest, czy też nie. Co do menu, to niestety niedostępne jest w języku polskim, jest dostępne w kilku językach, niestety nie po polsku. Sama obsługa urządzenia jest tutaj bardzo prosta, intuicyjna. Poza przyciskiem włącznik-wyłącznik mamy przycisk podstawowego menu, mamy możliwość sobie sprawdzenia, które pliki zostały zaszyfrowane i są chronione przed nadpisaniem. I to wszystko. Tutaj mamy troszeczkę więcej tych ustawień. Natomiast, no, jak widzicie, działa to dosyć powoli. Przede wszystkim rozdzielczość. Do wyboru mamy dwie opcje, 720p i 1080p. Karty 32GB jeszcze Drive Pro czyta. Ostatni przycisk funkcyjny pozwala nam na aktywację Wi-Fi. Transcend Drive Pro posiada dedykowaną aplikację. Niestety tutaj duży minus, ponieważ ta dostępna jest tylko i wyłącznie na iOS oraz Androida. Producent już nie pomyślał o trzecim najpopularniejszym na rynku systemie, czyli o Windows Phone. Ja tą aplikację testowałem na iOSie i teraz możecie widzieć, jak ona się sprawdza. A sprawdza się bardzo dobrze. Nie miałem problemu z zawieszaniem tej aplikacji, z łącznością, ta nie była zrywana. Obsługa aplikacji, mimo że też jest tylko anglojęzyczna, nie sprawia najmniejszych problemów. Myślę, że tutaj każdemu podstawowa znajomość tego języka wystarczy w zupełności. Dodatkowo mamy możliwość podglądania plików i robienia przez zrzuty ekranu stopklatek. Takie zrzuty również teraz widzicie. Moi drodzy, co do jakości nagrań, no to tutaj produkt firmy Transcend zasługuje na dużą pochwałę. Jasny obiektyw Drive Pro bardzo dobrze sprawdza się przede wszystkim w trudnych warunkach oświetleniowych, o zmierzchu, a także kiedy już w zasadzie mamy praktycznie ciemną noc. Tutaj tablice rejestracyjne, znaki i światła są bardzo dobrze widoczne. W dzień, no, to wygląda doskonale. Macie okazję widzieć teraz takie przykładowe filmy, no, oczywiście niestety trochę skompresowane przez YouTube, no, ale sami możecie mniej więcej już ocenić jakość w porównaniu do innych tego typu materiałów i wideorejestratorów, przede wszystkim również w podobnej cenie. A ja tylko zaznaczę tutaj, że Transcend Drive Pro 200 kosztuje niecałe 500 zł i w zasadzie nie musimy na dzień dobry nic więcej do niego dokupować, ponieważ również karta pamięci jest w zestawie. Niestety najgorzej wypada przy bardzo mocnym oświetleniu, zwłaszcza kiedy słońce jest niżej, na przykład w takiej porze roku jak teraz. Słońce potrafi nieźle przyświecić w oczy kierowcy, a także w obiektyw wideorejestratora. Wtedy taki obraz jest przejaskrawiony, no to jest niestety, ale ta negatywna zasługa obiektywu bardzo jasnego. Moi drodzy, co do mojej oceny tego produktu, uważam, że firma Transcend, jak ma swój pierwszy wideorejestrator, bo to jest chyba ich pierwszy produkt, aczkolwiek ręki sobie uciąć nie daje, moim zdaniem spisała się całkiem przyzwoicie. Dobra czwórka jest dla tego wideorejestratora zasłużoną oceną, ponieważ nie jest to też produkt pozbawiony wad. Przede wszystkim dosyć dziwnym rozwiązaniem jest zastosowanie jednorazowego uchwytu z taśmą dwustronną. Faktem, że nie są to urządzenia, które co chwilę gdzieś przekładamy, zdejmujemy, no i też chyba raczej nikt co chwilę samochodu sobie nie zmienia, ale możliwość poprawienia, umocowania jest tutaj mile widoczna, bo wystarczy, że trochę źle przykleimy samomocowanie i jesteśmy delikatnie mówiąc ugotowani. Natomiast jako osobne akcesorium możemy dokupić również mocowanie od firmy Transcend, dedykowane dla tego wideorejestratora. Niestety, ale jest to element już wtedy dodatkowo płatny, czyli musimy zapłacić w efekcie za wideorejestrator po prostu więcej. Kolejnym minusem, dosyć dużym, jest praktycznie brak wbudowanego akumulatora. I tu nawet już nie chodzi o to, że nie rejestruje on nagrań, kiedy samochód jest po prostu wygaszony, ale nie ma możliwości podglądu, tak jak teraz na przykład, zapisanych materiałów na samej kamerce. No już karygodne jest to, że w zasadzie przy każdym dłuższym bezczynności tego wideorejestratora musimy na nowo ustawiać sobie datę i godzinę. No, coś takiego nie powinno jednak mieć miejsca, no a tutaj niestety ma. Wideorejestrator Transcend Drive Pro 200 ma również swoje mocne zalety. Przede wszystkim, jak za stosunkowo niewygórowaną cenę, to urządzenie oferuje bardzo dobrą jakość nagrania w zasadzie w każdych warunkach. Mamy już w zestawie kartę pamięci 16 GB, która nawet w tej rozdzielczości Full HD jest w stanie pozwolić nam na zapisanie ponad 2 godzin nagrania.
mamy wbudowany trzyosiowy G-sensor, który pozwala nam na zabezpieczenie naszych nagrań. Możemy to wykonać ręcznie, ale możemy również, wystarczy, że pukniemy w urządzenie w odpowiedni sposób, w odpowiednie miejsce i plik automatycznie też zostanie nam zabezpieczony. I takie pliki zawsze mają długość równo 1 minuty, czyli to wydarzenie, które miało miejsce, zarejestrujemy w zasadzie w całości i zabezpieczymy przed nadpisaniem. Bardzo dużą zaletą jest również aplikacja. Aplikacja niestety, ale tylko na iOS i Androida, nie na Windows Phone. Natomiast jego obsługa tej aplikacji jest bardzo intuicyjna. Sama aplikacja ma pełną funkcjonalność menu samego urządzenia. Jest bardzo prosta w obsłudze, a przy tym stabilna. Nie zawiesza się, nie było z nią najmniejszych problemów. A mamy pod ręką dostęp wtedy do nagrań również wysokiej jakości, zwłaszcza jeżeli mamy przy sobie sam tablet. Cena tego urządzenia również, moi drodzy, na plus, no bo za niecałe 500 zł mamy wideorejestrator, który nagrywa nam Full HD, który nagrywa nam przede wszystkim w bardzo dobrej jakości i dzięki temu też zwiększa bezpieczeństwo, a przy okazji jakiegoś, nie daj Boże, wydarzenia mamy również nagranie, co się stało. Bardzo dużym plusem tego urządzenia jest również szeroki kąt widzenia. Nawet pod światłami, kiedy później nagrania przeglądamy, widać, jakie światło się paliło, więc zawsze mamy dowód, czy przejechaliśmy na przykład na zielonym, czy jednak na czerwonym. Ale niestety też tutaj kolejną wadą tego urządzenia jest fakt, że w zasadzie rejestracja jest całkowicie automatyczna, nie możemy jej przerwać inaczej jak przez wyłączenie wideorejestratora. Drugą możliwością wyłączenia nagrywania jest przełączenie się na tryb podglądu na mobilnej aplikacji. Innego sposobu niestety nie ma. Pełna recenzja tego wideorejestratora, jego zdjęcia, filmy testowe znajdą się również na naszego portalu, także tam zapraszam wszystkie osoby zainteresowane. Link będzie oczywiście tradycyjnie w opisie, podobnie jak i aktualne ceny z porównywarki produktu firmy Transcend. Ode mnie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.